chyba nie odpuszczą, jest tam, jest jednak uszykowany, ale ten nawet nasz kibic nie chce odpuścić za bardzo, on tam się szykuje do ponownego. Ale musi mieć chwilę przerwy i przepłukać gardło po tym długim biegu. Ostatni wyścig wieczoru, proszę Państwa, humory doskonałe, no bo wygraliśmy z Australijczykami dzisiejszy turniej eliminacyjny w Peterborough. Kto w ostatnim wyścigu? Pierwsze pole, żółty kask, Max Gregoric ze Słowenii. Pole drugie, Chris Harris, kapitan Brytyjczyków. Kogo nie ma, to nie jest niepokojące. Tomasza Goloba. Nie ma Tomasza jeszcze. Goloba, czyżby Tomasz... 10 sekund, chyba nie zdąży Tomek. Chyba zrezygnowaliśmy, nie zdąży, nie, Tomasz. Nie, wyjeżdża na tor, wyjeżdża, ale musi zawrócić. No tak, ale to jest 5 punktów. To ale jest... dlaczego sędzia puszcza, jeżeli Tomasz jest na torze? Nie, tu troszeczkę bałaganu nam się wkradło na koniec. Po prostu rywale sądzili, że Tomasz Golob jest już wykluczony i że nie wyjechał w ogóle z parkingu. Ale jest wykluczony Tomasz. No, tak jest. Kończymy tak jest. Taśmą. Nie taśmą, wykluczeniem. Wykluczenie. Limitu czasu. Dwóch minut. Wykluczony na koniec Tomasz Golob, ale nie ma dramatu, bo i tak mimo tego... No, znaczy byłby dramat, gdyby było 6 punktów. Nawet 6 nie chcę myśleć o tym. Przewagi i nagle jechałby jako Joker Krampi. No wtedy byłoby ciekawie. Ta nasza wizja mnie przerażała przez jakieś dobre półtorej godziny, ale na szczęście to była tylko, to było jakieś urojenie. A więc bez Tomasza Goloba wykluczonego w ostatnim wyścigu wieczoru pojadą z pierwszego Max Gregoric, z drugiego Chris Harris. Trzecie pole pozostanie puste. Spod płotu Jason Crump, który honorowo tutaj dowiezie dla Australijczyków kolejną trójkę z pewnością. A być może na zakończenie taki deserek przygotuje nam jakiś Chris Harris i powalczy z nim ciarsko i chwacko. Otarcie łez i po to, by wlać otuchę w serca brytyjskich kibiców. Czy to jeszcze nie jest tak źle, bo to jest chyba lepszy występ niż rok temu w Coventry. Zdecydowanie, drużyny brytyjskiej ci młodzi jednak, to jest przyszłościowy materiał i tutaj na pewno chyba dobrze zrobił management drużyny brytyjskiej, że postawił na młodzież. Odsłona 25, Max Gregoric, Chris Harris i Jason Crump w kasku czerwonym. Nie pozostawi tutaj nikomu złudzeń, jest już na zewnętrznej, no i teraz cóż, zastanawiamy się tylko, czy będzie gonił za nim Chris Harris, czy też dojadą po prostu w tym wyścigu bez większych nerwowych sytuacji, ażeby skompletować wyniki dzisiejszego drugiego w tym roku turnieju eliminacyjnego drużynowego Pucharu Świata. Mi się wydaje, że tutaj już jest rozgrywka bardziej logistyczna. Jak dojechać do Leszna na czwartek? Kto ma jechać? Kierowcy, obsługa i tak dalej, bo to jednak jest swego rodzaju wyprawa dla Anglików. Australijczyków też, bo oni przecież wszyscy mieszkają tutaj. Tak jest. Tylko, że różnica Australijczyków dzieli ta od Anglików, że po prostu Australijczycy mają więcej mechaników, więcej sprzętu w Polsce. Tak, tak. Brytyjczycy jednak bazy mają tutaj na wyspach. No i Australijczyków odróżnia też to, że oni mniej się tym wszystkim przejmują. Więcej grillują. Tak jest. Zakończyły się dzisiejsze zawody, tak jak przypuszczaliśmy, trójką Jasona Crumpa. 2 punkty przybyły na koncie Chrisa Harrisa. 1 punkcik Max Gregoric. No i dzisiaj, 13 lipca, w poniedziałek, z 13 punktami kończą zmagania w Peterborough, Słowenii. Wspaniała postawa naszej reprezentacji, zwycięstwo w Peterborough, wielki sukces, bo to chyba dawno, chyba nigdy nie było tak, że wygraliśmy turniej drużynowych mistrzostw świata. Wygraliśmy na Wyspach. Na Wyspach nie, na wyspach nie. Wygraliśmy kiedyś na pewno taką rundę, którą wspominał Marek Cieślak. Wygraliśmy trzeci dzień eliminacyjny Pucharu Świata w Danii w roku 2003. I bardzo do dzisiaj Marek Cieślak żałuje tego, że wtedy wygraliśmy. Bo później w finale zajęliśmy 4. miejsce w turnieju 5 drużyn.
Ja myślę, że należy się cieszyć, bo wspaniała postawa, cała drużyna, każdy zawodnik zdobywał punkty, walczył jak równy z równym, z najlepszymi Australijczykami. Zdecydowanie byliśmy lepsi od gospodarzy. To cieszy i no, Rune Holta chyba będzie musiał nadal nas wspierać tylko duchowo i doradzać, bo mi się wydaje, że tego teamu nie powinno się, ja może to za wcześnie mówię, ale tego teamu nie powinno się zmieniać. No właśnie, bo zobaczmy, Tomasz Golob punktów 9 przy jednym wykluczeniu. Krzysztof Kasprzak punktów 11. Wspaniała postawa. Piotr Potasiewicz 10, Adrian Miedziński 10, Jarosław Hampel, lider, zdecydowany lider naszego teamu 14 i jedyna porażka z Ryanem Sullivanem. Przydarzyło się, ale również to jedyny zawodnik, który dzisiaj pokonał Jasona Krampa. Jarek Hampel zdecydowanie lideruje naszej drużynie.